Noc już czarna, noc ponura, straszny nawet cień na murach. Noc ta trwa już lat tysiące, chociaż świeci księżyc, słońce. Lecz nadzieja jest też dana, przyjdzie Mesjasz woli Pana. Nocą Bożą ludzkość zbawi, ale kiedyż On się zjawi? Tymczasem w Betlejem świat zmienia się w ciszę. Już Maria dzieciątko do snu kołyszą. Józef obok czuwa z radosnym uśmiechem. Zwierzętka Jezusa grzeją swym oddechem. Maryja cicho swemu dziecku szepce. Nagle w środku nocy słychać głosy w doli. Co tam się dziać może? Może coś się pali? Wychodzi ze stajenki Józef, w dal spogląda. Widzi jakichś ludzi, ktoś tutaj nadciąga. Ja przyniosłem ci kadzidło, wonne i pachnące, aby cię uczcić, Boże dziecię, na sianku leżące. A ode mnie wonna mirra dla ciebie zebrana, boś z wielkiego nieba stąpił, aby cierpieć za nas.
Niech wam Bóg zapłaci, goście nasi mili, żeście dziś Jezusa tak pięknie czcili. Po tych waszych darach i po waszym trudzie widzę, że z was będą pożyteczni ludzie. Niech was błogosławi Bóg przez życie całe. Pośnijcie rodzicom i na Bogu chwałę. Tymczasem, niedaleko w pałacu Heroda, taka da się słyszeć rozmowa złowroga. Ciężki żywot jest Heroda, wszędzie zdrajcy, służba droga. Każdy pragnie abdykacji, wciąż co tej tam, demokracji. Brawo, mój Herodzie, silne rządy sądzić w modzie. Boże, diabeł! Po co zzywasz tu imienia niebieskiego? Jestem twoim przyjacielem, dogadamy się, kolego. O czym będziemy rozmawiali? Idź precz, niech cię piekło spali. Nie chcesz ze mną mówić? Niech władzę biorą młodzi. Nie, czekaj, to był żart, mój panie ciarcie. Siadaj. Powiem więc bez zdania wody. Jest na świecie już król młody. W mym królestwie nowa władza? Panie szatan, pan przesadza. Mam w miasteczku agentów. Wciąż przynoszą mi nowiny. Nie ma groźnej tam dzieciny. Przestań mnie denerwować. Z kim ja muszę tu pracować? Więc naprawdę jest król nowy? Zamach stanu, brać pieniądze i uciekać. Siadaj, spokój. To dopiero dziecię. Możesz zaraz jej tu zgładzić. Dobrze mówisz. Zabić jedno czy tysiące? Każę zabić wszystkie. Słusznie mówisz ty, mój królu. Sprawiasz ludziom wiele bólu. Tak, pomysły was, tyranów, gorsze są niż nas, szatanów, a więc zrób tak, spraw się dzielnie, a zarobisz na patelnię. Do mnie, mój hetmanie! Jaki rozkaz, jaśnie panie? Bierz żołnierzy, niech się stanie, do Betlejem rusz, hetmanie. I wszystkie bez różnicy, zabij dzieci w okolicy. Co mam zrobić? Żart to jakiś? Hetmanie, jasno chyba rozkaz dany. Ma być rozkaz wykonany. Tak więc Jezus ocalony, a nazajutrz w obie strony do Egiptu się udali. Wszyscy zdrowi, wszyscy cali, ale szybko minie trwoga i powrócą dni wesela. Wróci Pan do Izraela.